Cześć, to Hipi, to robię nas w kolejnym odcinku kariery Atletico Madryt. Jesteśmy już przed pierwszym spotkaniem nowego sezonu. Mówiłem ostatnio o tym, że chciałbym kupić napastnikę, ale jest jedna sprawa, bo jest jeden problem. Za chwilę go pokażę, na razie tylko Bernabé sprzedamy do Odense. Więc mamy czterech napastników: Vieto, Torresa, Correję oraz Griezmana. Tylko że Correa jako 20-latek ma 77 oceny ogólnej, a do tego ma bardzo, bardzo wysoki potencjał, blisko 90, więc moim zdaniem lepiej w niego inwestować trening niż te 40 milionów jakiegoś napastnika. Dodatkowo zobaczcie, no ma całkiem przyzwoite statystyki, jest czego go uczyć, ma dobre strzały z dystansu i bardzo dobre work rate, strzały i w sensie sztuczki i słabszą nogę. Więc moja taktyka aktualnie jest taka: mamy te 24 miliony, poczekajmy, może jakiś zawodnik złoży transfer request, ewentualnie wykorzystamy fundusze, bo oczywiście potem z Ligi Mistrzów jeszcze dostaniemy premię, wykorzystamy te fundusze po prostu zimą na jakiegoś innego gwiazdora. Olympique Marseille powrócił z ofertą za Baptista równą 18 milionów, co dla mnie jest satysfakcjonującą ofertą. Milan chce kupić Miguela Moje, jednakże tego już nie mogę pozwolić, bo to jest mój rezerwowy bramkarz. Do tego Elche chce jednego z naszych środkowych obrońców, proszę bardzo. A Chelsea chce Godina, a to oczywiście nie ma miejsca bytu. No i tak, mamy tutaj taki trening, więc za Torresa wstawiamy, tak jak mówiłem wcześniej, wstawiamy Correę. No i standardowe dla napastnika stwarzanie szans. I sprawdźmy teraz, jak nasi piłkarze się rozwiną. Ja liczę, że Saul szybko wbije ten 80 poziom, bo naprawdę niewiele mu brakuje. Znaczy niewiele, jest niby daleka droga, ale już ma 79, więc to nie jest problem. Milan po tym jak chciał Moje, przyszedł za Oblaka. Bez szans, sorry. Czas na kolejny trening naszych piłkarzy. Zobaczmy co teraz nam pokażą. No nadal ten trening jest bardzo słaby. No jakim cudem czterech zawodników zdobywa D1C. Kolejna oferta, tym razem Dani Espejo, 22-letni zawodnik, no zdecydowanie za słaby. Ciekawa sprawa, bo Real sprzedał właśnie Benzemę do Manchesteru City. To oznacza, że Realowi brakuje na razie typowego napastnika. Kolejna oferta za jakiegoś młodziana, Samu Villa, też FC Vaduz. No Vaduz chyba jakiś chce być naszym klubem filialnym. Kolejny trening, no liczę, że wreszcie coś tutaj ruszy do przodu, bo na razie to było bardzo, bardzo słabe. No wreszcie, Correa w miarę nieźle. No i to jest ciekawa sprawa, bo Torino chce kupić Augusto Fernandez, naszego rezerwowego pomocnika. Damy im tak. Jak dacie nam 18 milionów, to możemy na ten temat porozmawiać. Jako, że ten sezon oczywiście się w Hiszpanii zaczyna bardzo późno, to mamy okazję potrenować naszych zawodników kilka tygodni z rzędu. No i właśnie, proszę bardzo, Angel Correa, 78 overalla już na jego koncie. No cóż, a Torino nie chce zapłacić 18 milionów, więc odrzucamy ich ofertę. No i przed nami pierwszy mecz tego sezonu, gramy z Las Palmas, czyli drużyną taką, która raczej będzie mocno się bić o utrzymanie i nie wiadomo, czy to utrzymanie uzyska. No i rozpoczynamy naszą kampanię na Estadio Vicente Calderon. Gramy za Las Palmas, tym razem już oczywiście pełnym zestawieniem. Plejada gwiazd na naszym stadionie jest już zdrowa. Wszyscy powracali ze swoich obowiązków reprezentacyjnych. Ogólnie to jest pierwszy mecz, gdzie zobaczycie sobie nasz cały skład. Zobaczycie po raz pierwszy takich zawodników jak Gaitan między innymi. Powraca Miranda, no Mares już był. Koke powraca po kontuzji, też pierwszy raz zobaczycie go w tej karierze. No i jeszcze na początek pokażę wam ten skład. Potem już jak będziemy grać z takimi rywalami dosyć minotowanymi, to tego składu po prostu już nie ma co pokazywać, bo będziecie go po prostu znali na pamięć. Taka klasyczna taktyka 4-4-2. Oj, szansa dla gości, piłka w polu karnym, no niestety szybko traciłem bramkę. No tak, no. Właśnie zapomniałem wam o tym powiedzieć, że zawsze przeważnie gram pierwszy mecz jakimś klubem w lidze, taki oficjalny w tej karierze. To zawsze jest tak, że mamy problemy, no już nieważne jakie. Zakład drużyną gramy, to mamy problemy. No liczyłem, że teraz jak gramy z taką, no bardzo słabą drużyną, to tych problemów po prostu ominiemy te problemy. Gaetano, ale już teraz piękna wrzutka. Znaczy sztuczka, wrzutka, Koke! No, udało nam się tam oszukać rywala. Strata teraz, Las Palmas wychodzi na pozycję, Antoine Griezmann! Co to był za strzał? Dlaczego w ogóle lewą nogą nie uderzał? What the fuck? Końcówka pierwszej połowy, ruszamy z ostatnim szybkim atakiem, ale za mało osób się do tego angażuje. Saul, spróbujmy strzałem z dystansu pokonać bramkarza.
Las Palmas, ten strzał jest bardzo słaby. No i koniec tej pierwszej fatalnej połowy w naszym wykonaniu. 0 do 1. Saul. Koke to może z dystansu? Nie, no też blok. No może Koke z dystansu? Nie, to przepraszam, Gaitan. No i właśnie, on prawą nogą tak nie potrafi uderzyć jak lewą. Jest tragedia, mówiąc krótko, jest bardzo tragedia. Środek pola w ogóle nie funkcjonuje, Koke jest bez wejść w ogóle podejścia. Torres też nic nie może zrobić, no i cóż, Carrasco jeszcze wejdzie za Mareza czy za Gaitana. Spróbujmy za Mareza. Gabi. Juanfran. Gabi, no Juanfran, no bo nikt się nie pokazuje w ogóle do gry w środku pola, no. Gabi, świetny odbiór. Griezmann. Antoine Griezmann. Wejście w pole karne, Griezmann. Wiecie co, to jest moment, kiedy ja używam swoich niesamowitych umiejętności strzałów, rzutów wolnych i strzelam bramkę Yannickiem Carrasco. Zobaczmy, to jest ten moment, Carrasco. Co to był za farfocel? No nie, no to tego meczu po prostu nie mogę wygrać, jak nawet takie coś robię. Gabi, do kogo mam podać? Do nikogo. Gaitan. No, nie, no to jest parodia, do kogo miałem podać? Nie będę wrzucał na Hama, bo to nie ma sensu. O Jezus Maria, no nie, no to jest katastrofa, no. Piękny debiut. Piękny Pitero debiut. Pięknie, tamci mieli może jeden strzał celny. My niewiele więcej, ale mieliśmy więcej tych strzałów. Im się udało strzelić bramkę przy pierwszym podejściu, no i dupa. I bronili się cały mecz, im się udało. A my oczywiście cały mecz, jak zwykle w takich przypadkach bywa, nikt się nie pokazuje do podania, a potem nie masz czego w ogóle tej akcji skonstruować. Ofertę transferową, no Leicester chce Jimeneza, no chyba was pogrzało. Kolejną ofertę, znowu Torino chce jakiegoś naszego pomocnika, no odpieprzcie się z takimi ofertami. Dobra, kolejne spotkanie ligi, tym razem jesteśmy w Sevilla, gramy z zespołem, który dwa razy z rzędu wygrał Ligę Europy, którego składzie jest Krychowiak, a my w swoim składzie zrobiliśmy kilka roszad, mniej lub bardziej ważnych, za chwilę wam je pokażę. Przede wszystkim liczę, że moi zawodnicy zaczną normalnie się pokazywać do akcji, grać zespołowo, a nie indywidualnie, czekać na wrzutki. Ja jestem drużyną walczącą o poważne cele w poważnej lidze, a nie jakimś Oxford City United czy coś, która polega tylko i wyłącznie na wrzucaniu piłek z 40 metra, bo nikt się nie pokazuje, każdy czeka w polu karnym. Jak widać, Sevilla naprawdę w bardzo mocnym zestawieniu. Mam nadzieję, że nas nie pobiją. A to jest nasza kadra na ten mecz. Jest taka zmiana, która polega na tym, że Carrasco pojawia się w miejscu Nico Gaitana i Correa w miejscu Fernando Torresa. Jest pierwsza okazja, Koke wrzuca piłkę, tu jest Mares. No jest zamieszanie, wybijają piłkę, niepewnie piłkarze Sevilla, dobitka na pustą bramkę, nie no, poprzeczka. Zaczyna się ostra jazda, zaczyna się ostry pech. Mares, odbiór. Griezmann, technicznie, słupek, dobitka, nie ma. No cholera jasna. Oho. Enzonzi wykłada piłkę, pierwsza sytuacja Sevilli i trafiają do siatki. Krychowiak, no nie, nie wytrzymał. Pierwsza akcja ofensywna, wychodzę, jeden błąd Mirando, już rozklepana nasza obrona. I Krychowiak strzela bramkę dla Sevilli, no fantastycznie. Pokazują się teraz nasi piłkarze, Mares. Ale tempa, to ta akcja w ogóle nie ma. I jest faul. I jest faul, jest rzut wolny. Carrasco, liczę na twoje wsparcie w tym momencie. Ostatnio zawiodłeś, ale teraz musisz to strzelić. Carrasco! Poprzeczka. Poprzeczka. Griezmann nadbiega, jeden z naszych pomocników i znowu broni bramkarz Sevilli. Are you fucking serious? Correa indywidualnie, ale nie ma wsparcia. Teraz dopiero się pokazuje Carrasco. Carrasco! Z szansą Carrasco! To nawet nie było bloku. Czy wy sobie robicie jaja? No i koniec pierwszej połowy, ten mecz to jakaś porażka. Powinniśmy wygrywać 3-4 do 1, a przegrywamy 0-1. Filipe Luis. Angel Correa. Saul, ależ teraz zrobiliśmy blok. Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, ależ to jest świetna wrzutka. Griezmann, to musi być gol! No wreszcie coś wpadło, a wszystko to dlatego, że Mahrez posłał niesamowitą centrę. Zobaczmy jeszcze raz, zejście na lewą nogę, idealnie dośrodkowana piłka do Saula. Temu się nie do końca udało, ale to wszystko przyniosło szczęście Griezmannowi. Wreszcie strzelamy bramkę. Dobra, robimy zmiany, wejdzie oczywiście Gaitan, klasyczna zmiana teraz do ataku za... No, Griezmann jest bardziej zmęczony, więc wejdzie tym razem Vieto.
Jeszcze wprowadźmy może, no właśnie, Gabi za Kokę, nie, za Saula. Za Saula. Uwaga, Krondeli, Krondeli, dośrodkowanie! Niesamowita interwencja teraz Oblaka, choć ten strzał był bardzo, bardziej prosto w niego. Tremulinas. Nie, co teraz zrobił Kokę? Dlaczego się wpierdzieliłeś w drogę tego podania, Kokę? Are you fucking serious? Jest sabotaż? Uwaga, dośrodkowanie. Niedobrze, dopadł do piłki jeden z zawodników Sewilli. Piłka trafia w poprzeczkę. Teraz tu mamy ogrom szczęścia. Korea, ale gdzie jest pole karne? Luciano Vietto. Zaginął w akcji. Gaetan. Sam. No bo co może teraz zrobić Nicolas Gaetan? Wejść w pole karne. Nicolas Gaetan. Na dalszy słupek do swojego kolegi. Ale nie będzie. Będzie rzut rożny. Widzę świetną pozycję. Vietto. Vietto zostawiony bez krycia. Godin! Jest bramka! Ależ teraz mamy farta. Piłka po rykoszecie. Bramka już leżą na ziemi. I Godin, nasz kapitan, dopada do piłki i strzela gola w 91 minucie. Zobaczmy, Vietto, rykoszet, bramkarz się nie zorientował. Świetne wykończenie Godina przede wszystkim. W okienko bramki skierowana piłka. 2 do 1. Ostatnie sekundy tego spotkania. Sędzia gwiżdże. Cisza w sektorach gospodarzy, a goście triumfują. Sprawiedliwość jest po naszej stronie. To my byliśmy stroną, która stworzyła sobie więcej tych pewnych szans i ostatecznie to my wychodzimy zwycięsko ze starcia w Sevilla. No i cóż, można po zestawieniu Sevilla Atletico się spodziewać, że ten mecz będzie hitem, i to był naprawdę był hit. To było niesamowite spotkanie. Zobaczmy, jak na razie mamy Deadline Day i Pogba w Bayernie, Benzema w Manchester City, Alaba w Juventusie. To akurat nie jest żadnym zaskoczeniem. Ja oczywiście tutaj będę przewijał, jeżeli coś ciekawego się pojawi, to wam to powiem. Na razie mamy 7 godzin do końca i zaledwie milion został wydany, niecałe 2 miliony zostały wydane. Dopiero teraz jakiś transfer, kolejny transfer do Bayernu to Fabinho. Kolejny transfer to Rodrigo Caio i Figueiredo kolejno do Borussii i do Manchesteru. No i tak to było, no, zaledwie 30 milionów zostało wydane w ostatni dzień okienka transferowego. Zobaczmy, jak tam Real Madryt sprzedał Benzemę, nikogo nie kupił. To jest sensacja właściwie, no bo nie mamy teraz takiego typowego nominalnego napastnika, będą tam musieli grać kim? No, Hesse. Z kolei do Barcelony przychodzi Praet i Rabiot. Czas szybko odbębnić trening i za chwilę pokażemy standardowo po okienku transferowym raport naszego składu. No i tak, zobaczmy po kolei. Jan Oblak, Juanfran Miranda plus 1, no to ciekawe, bo jeden z tych najstarszych zawodników, jako to on dostał upgrade. Upgrade dostał też Riyad Mahrez, Koke, Saul już ma 80 overalla, co jest naprawdę świetną informacją. Nicolas Gaetan, Antoine Griezmann, Fernando Torres, oczywiście on ma 31 lat, no tego się można było spodziewać. Jimenez, Correa, Carrasco, Luciano Vietto, Jesus Gomez, Gabi. Też w wieku 32 lat, a naprawdę kilka atrybutów mu się fajnie rozwija. Miguel Moya, no i to są sami tacy już bardziej juniorzy. Ten Caio Henrique to jest chyba taki najbardziej, taki najlepszy talent z tych takich no-name'ów. Wiadomo, tam jest kilku tych już też ciekawych, na przykład no, Luka Hernandez, też dobry talent. Kranewiter, Thomas, oczywiście są zmiennicy, Olivier Torres, Stefan Savic, Silvio, Augusto Fernandes, i no i tutaj są już wypożyczeni zawodnicy, z których no nie będziemy korzystali w tej serii, no bo wiadomo, gramy tylko jeden sezon. I to było tyle, jeżeli chodzi o ten drugi odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał ten drugi mecz. Naprawdę mi się podobał. Zapraszam na kolejne odcinki, lajkuj, subskrybujcie, napis out.